Dzień dobry, witam Was wszystkich 2 sierpnia 2024 roku, w piątek, słowami haseł biblijnych zamieszczonych w przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień, które czytamy w Starym i w Nowym Testamencie, a ze Starego Testamentu jest to fragment Psalmu 60, werset 4, gdzie czytamy: wstrząsnąłeś ziemią, rozdarłeś ją, napraw rozpadliny jej, bo się chwieje. A Ewangelia Marka w 4 rozdziale, w wersetach 38 i 39 relacjonuje: uczniowie budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Drodzy widzowie codziennika biblijnego, witam Was serdecznie z pięknego polskiego Pomorza. Szczególnie witam dzisiaj tych, którzy obchodzą swoje urodziny, jubileusze i rocznice. Niech dobry Bóg, który powołał do istnienia każdy przepiękny zakątek naszej cudownej ziemi, a nas ludzi jako ukoronowanie całego swojego stworzenia, niech Was z całego serca błogosławi. Moi drodzy, trwają wakacje, czas urlopów. Jesteśmy, można powiedzieć, na półmetku. Wędrując wakacyjnymi szlakami, możemy być bliżej niejednokrotnie tego, co nazywamy Bożym stworzeniem. Możemy podziwiać morza, możemy wędrować po górach, żeglować po jeziorach, spoglądać wieczorem w rozgwieżdżone niebo i podziwiać piękno Bożego stworzenia. Możemy też przy okazji bycia gdzieś na północy Europy podziwiać zorze polarne, mieniące się różnymi kolorami. Możemy zasypiać przy zachodzie słońca i budzić się o jego wschodzie. Ziemia jest piękna i Bóg dał nam ją po to, abyśmy nią zarządzali, abyśmy się też o nią troszczyli. Ale nie zawsze jest tak pięknie i bajkowo. Bywa, że jest strasznie, kiedy padają ulewne deszcze, a rzeki wychodzą z brzegów, kiedy wieje silny wiatr, który łamie drzewa jak zapałki, zrywa dachy z domów. Bywają upały nie do wytrzymania. Bywają trzęsienia ziemi, które niszczą wszystko w rejonie sejsmicznym. Możemy zachwycać się pięknem stworzenia, pięknem ziemi, ale nie jesteśmy w stanie powstrzymać kataklizmów, które zaskakują się spustoszenie i odbierają poczucie bezpieczeństwa. Dawid w cytowanym fragmencie Psalmu 60 wylewa swój żal, bo jako przywódca narodu w kryzysowej dla niego sytuacji czuje się opuszczony przez Boga. Ale jego ostateczną konkluzją jest jednak pewność, że w walce z wrogiem Bóg będzie z nim i jego narodem. Podobnie jest z uczniami, którzy są zaskoczeni ogromną burzą na jeziorze Genezaret. Doświadczają zagrożenia życia i zarzucają swojemu nauczycielowi bezczynność i obojętność. On jednak dokonuje cudu i ucisza rozszalałe morze. Te słowa z jednego, jak i z drugiego fragmentu biblijnego wlewają w nasze serca dzisiaj taką wspaniałą świadomość tego, że żyjąc w tym pięknym świecie, w którym napotykamy na różne przeciwności losu, możemy mieć pewność tego, że Bóg, kiedy jest przy nas, to daje nam poczucie bezpieczeństwa i niczego nie musimy się obawiać. Możemy mieć pewność tego, że On zareaguje i zadziała w odpowiednim czasie. Niech dobry Bóg zawsze działa i także w Twoim życiu w odpowiednim czasie. Nie musisz się bać, że jesteś sam, bo On jest z Tobą.
Amen.